serdecznie witam Was w programie Hiperłaska i teraz chciałbym z Wami kontynuować temat Królestwa Bożego. I jak mówiłem w poprzednim odcinku, że Dzieje Apostolskie są księgą rodzaju chrześcijaństwa. Tak jak czytamy i to, co widzimy w Dziejach Apostolskich, to tak naprawdę możemy zrozumieć, co jest fundamentem chrześcijaństwa. Niektórzy myślą, że chrześcijaństwo zaczęło się w Ewangeliach, jakby od Ewangelii Mateusza i tak dalej. Przez wszystkie Ewangelie cały czas widzimy chrześcijaństwo. Tak naprawdę Jezus Chrystus i apostołowie jeszcze działali pod Starym Testamentem i Stary Testament był ich podstawowym Stary Testament był fundamentem na tamten czas, aż do momentu śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I oto Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, zaczyna się od tego, że Jezus objawia się jako żyjący. I trzeci werset mówi tak. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. W trzecim wersecie widzimy, że on objawiał się jako żyjący, czyli król, który żyje i martwy król nikomu nie pomaga. I mówił im o Królestwie Bożym, czyli o tym Królestwie, które ma nadejść. A Królestwo Boże chodzi o to, że przychodzi panowanie samego Boga pośród wszystkich, kto wierzy w Niego. I tam jest jakby organizowane Królestwo Boże. Tam, gdzie jest król, tam jest królestwo. I w wersecie 4 mówi tak. Spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I oto Duch Święty miał przyjść jako Duch Boga, Duch łaski, który miałby zorganizować i utworzyć realia Królestwa pośród uczniów. Bardzo często ludzie czekają i myślą, w jaki sposób Królestwo, że chcą na przykład doświadczać mocy Ducha Świętego. Tutaj czytając te fragmenty, my możemy też między innymi zrozumieć, co było wstępem, tak? Co było jakby bardzo istotnym po to, żeby Królestwo Boże zaczęło się manifestować przy przyjściu Ducha Świętego. I Jezus im mówi o Królestwie Bożym, a co mówią uczniowie? W szóstym wersecie pytają Go, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Jest różnica między Królestwem Bożym a Królestwem Izraela. Na czym polega ta różnica? Żydzi wierzyli, że kiedy Mesjasz przyjdzie, to odbuduje Królestwo Izraela, takie polityczne, tam gdzie będzie król, tam gdzie będą wszyscy jakby urzędy obsadzone przez Żydów i żaden poganin nie będzie deptał ich świętej ziemi, tylko wtedy można jakby budować Królestwo Boże, święte Królestwo, bo dopóki ziemia Izraela jest deptana przez pogan niewierzących w Boga Jahwe, to jest jakby żadne królestwo, to jest, nie da się w pełni żyć w świętości i być świętym jakby w 100% i w całej jakby krasie. I Jezus odpowiada, nie wasza to rzecz, zna czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowi. Czyli mówi o tym, że tak, Królestwo Izraela będzie odbudowane, ale nie teraz. Nie wasza to jest sprawa, nie wasza to jest rzecz, aby o tym wiedzieć. W swoim czasie wszystko będzie jakby zrobione, bo naszym zadaniem jest skupić się na Królestwie Bożym, na Królestwie Boga, który Bóg chce ustanowić pośród nas. I od razu mówi dalej w siódmym, nie wasza to rzecz, i w ósmym, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Czyli
jakby rozdziela te dwie rzeczywistości. Mówi, Królestwo Izraela będzie zbudowane, to polityczne królestwo, natomiast Królestwo Boże, które nie jest królestwem z nieba, i pamiętacie, Jezus kiedyś powiedział, że moje królestwo nie jest królestwem z ziemi, tylko jest królestwem z nieba, i dlatego Królestwo Jezusa w ogóle nie, jakby nie wchodzi w interakcję z królestwem ziemskim. Nie ma znaczenia, co dzieje się w Królestwie Ziemskim, ponieważ my, będąc w Królestwie Nieba, w Bożym Królestwie, mamy w ogóle inne przywileje, inne możliwości, inne dostępy do różnych rzeczy, tych, których ludzie z Królestwa Ziemskiego nawet nie mogą marzyć. To, o czym my możemy marzyć, to jest w ogóle ogromna różnica. I on mówi, że weźmiecie moc, kiedy Duch Święty stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi, czyli głównym zadaniem Królestwa Niebios to jest bycie świadkiem Jezusa, bo dlaczego Jezusa? Bo innymi słowy, tam, gdzie będziemy opowiadać o Jezusie i ustanawiać panowanie Jezusa, tam będzie przychodziło Królestwo Boże. Oto uczniowie to wszystko słuchali, ale ich głowy były, jakby ich umysły były skoncentrowane na królestwie też politycznym, tym ziemskim, widzialnym królestwie. Wciąż do nich nie docierało, wciąż oni tego w pełni nie rozumieli. Te rzeczy im jakby w głowach się mieszały. I widzimy to tuż po tym, jak Jezus już w niebo wstąpił. Widzieli niesamowite wydarzenie, w niebo wstąpienie Jezusa Chrystusa i powrócili w 12 wersecie napisane do Jerozolimy. I 13. Gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub Alfeuszowy, Szymon Zelota i Juda Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie i w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Czyli modlili się, trwali, jakby byli przygotowani jakby na objawienie się królestwa. Królestwo wciąż jakby nie nadchodziło w ich mniemaniu, tak podejrzewam. I w owych dniach Piotr zabiera głos w 15 wersecie. Mówi, a było tam zebrane ponad grono około 120 osób i rzekł: mężowie bracia, musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa. Bo został on zaliczony do naszego grona i miał udział w tej służbie. On to za otrzymaną zapłatę za nieprawość nabył pole i opatrzy pękł na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego i stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy. Także nazwano owe pole w ich własnym języku Akeldama, to jest pole krwi. Napisano bowiem księdze psalmów, niech siedziba jego stanie się pusta i niech nikt nie mieszka w niej oraz, a urząd jego niech weźmie inny. I teraz dochodzimy do momentu, gdzie on cytuje słowo o tym, co się stało z Judaszem i później mówię o urząd niech weźmie inny i tłumaczy, interpretuje w ten sposób ten werset. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania i wskazali dwóch, Józefa, zwanego Barsabą, i którego też nazywano Justem, i Macieja. Potem modlili się tymi słowy, ty Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego obrałeś, aby zajął miejsce w tej służbie i w posłannictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść na miejsce swoje. I dalej im losy, a los padł na Macieja i został dołączony do grona 11 apostołów. Co robią tak naprawdę apostołowie? Wiedząc, że muszą jakby zająć się budowaniem królestwa, zaczynają go budować, ponieważ według nich Królestwo Boże musi być zarządzane przez jakby
całość apostołów, bo w Izraelu zarządzanie jakby krajem miało się odbywać tylko przez 12 jakby książąt. Mateusza 19:28. A Jezus rzekł im: zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, czy oni pamiętali, uwaga, pamiętali ten tekst, gdy Jezus zasiądzie na tronie chwały swojej, czyli kiedy oni widzieli, tak, Jezus wstąpił do nieba, zaszedł tam na tronie chwały i dalej zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich, czyli pamiętali tę jakby zapowiedź, to co Jezus tutaj ogłosił, że zasiądą na 12 tronach i będą sądzić 12 pokoleń. 12 jest liczbą zarządu, zarządzania i w Izraelu ta liczba kojarzyła się z zarządem, czyli oni wiedzieli, że żeby Królestwo Izraela, czy tam Królestwo Boże, bo im się to mieszało, czy Królestwo Boże, Królestwo Izraela, to w ich głowach to było jedna całość, że nie mogło istnieć Królestwo Boże bez odbudowania Królestwa Izraela. Więc co oni robią? Oni biorą się za budowanie politycznego królestwa, czyli postanawiają zbudować zarząd Izraela, czyli taki gabinet ministrów, który według ich jakby nauki musiał się składać z 12 ministrów i wybierają jakby 12, i teraz wracamy do Dziejów 1, wybierają 12 Macieja, o którym później w Biblii tak naprawdę nie ma za bardzo mowy. My wiemy, że 12 apostołem takim z prawdziwego zdarzenia stał się apostoł Paweł, którego wybrał sam Jezus, bo zresztą i wszystkich apostołów wybierał sam Jezus. Nie było czegoś takiego wcześniej, że Jezus powiedział, no, jak już 10 albo 3 miał, mówi, słuchajcie chłopaki, macie znajomych fajnych, to chodźcie, bo wybieramy apostołów pośród waszych znajomych, którzy są mniej więcej jakby okej. Nie było takiej mowy, tylko Jezus chodził i wybierał w ogóle niemalże, no tak jakby składało się, że niemalże przypadkowych ludzi, tak jak celnika, prawda, Mateusza powołał, innych powoływał ludzi według swojej wizji, swojego uznania. Tutaj nagle apostołowie wchodzą jakby w rolę, która nie jest dla nich. Budują polityczne królestwo, budują gabinet ministrów. Ja bym to porównał z bardzo taką modną w charyzmatycznych kołach teorią siedmiu wzgórz, gdzie mówi się o tym, że chrześcijanie powinni zająć pozycję w różnych politycznych jakby sferach, że każdy z tych wzgórz oznacza tam politykę, kulturę, sport i tak dalej, że jakby wpływ na, jakby miejsce wpływu na ziemskie polityczne decyzje. I teraz w tym momencie, kiedy chrześcijanie by zajęli i zaczęliby wpływać na polityczne koła, to trochę się nie zgadza, i na polityczne decyzje, to trochę się nie zgadza z tym, co czytamy w Biblii, bo Jezus mówi wyraźnie, że moje królestwo nie jest królestwem z tej ziemi, że dobrze jest, kiedy chrześcijanin zajmie miejsce, na przykład przegłosujemy jakiegoś ministra, czy raczej prezydenta, który jest naprawdę dobrym chrześcijaninem i chwała Bogu, niech Bóg błogosławi takich ludzi, którzy trafiają, ale jeśli zaczynamy próbować za pośrednictwem polityki budować królestwo niebios, to jest troszkę jakby nie do końca zgadza się z pismem, bo chociażby niedawno usłyszałem o takim fajnym wierzącym, ewangelicznym wierzącym, który został prezydentem Brazylii. I o nim opowiadają niesamowite rzeczy. Jak tylko on został prezydentem Brazylii, natychmiast ten wierzący został okrzyknięty dyktatorem przez różnych politycznych jakby komentatorów, ponieważ on zaczął występować o to, żeby na przykład tortury wprowadzić, bo żeby jakby wprowadzić całkowitą jakby świętość w kraj, żeby
robić jakieś inne rzeczy, dziwne bardzo, o których tam teraz nie chcę za bardzo mówić. Zaczął mówić o tym, że trzeba wyniszczyć i zniszczyć wszelkie lobby, które są w ogóle w sposób, które nie mają poglądów politycznych. Czyli tak naprawdę zaczął w Brazylii budować swoisty Watykan. W ten sposób jakby odrażając i odrzucając ludzi, którzy jeszcze nie uwierzyli w Jezusa, narzucając im jakby prawo chrześcijańskie, które nie jest zadaniem Kościoła narzucać poganom prawo. Bo myśląc w ten sposób, że narzucimy im prawo, to przyprowadzimy ich w jakiś sposób do Boga. Bardzo często, kiedy narzucamy prawo, to widzimy odwrotny efekt, bo ludzie zaczynają uciekać i unikać takich środowisk, gdzie ich zmuszają żyć nie tak, jak oni by chcieli żyć. Bo pragnienie zmiany życia ma przychodzić od wewnątrz. Kiedy jest przemienione serce, wtedy się przemieniamy. Więc ogólnie bycie dobrym, na przykład kiedyś rozmawiałem z pewnym wierzącym, który powiedział, no zobacz, jak byłoby pięknie, gdyby w mediach zasiedli chrześcijanie. Ja mówię, no dobrze, i co oni zrobią? No będą robić uczciwe jakby reportaże. Ale żeby robić uczciwy reportaż, to nie trzeba być wierzącym. Uczciwy reportaż świadczy o profesjonalizmie. Bo na czym polega uczciwość reportażu? Uczciwość reportażu na przykład może polegać na tym, że ktoś, zanim zrobi jakiś program na jakikolwiek temat, to najpierw, zazwyczaj jak jest, dziennikarze przecież nie są znawcami wszystkiego na ziemi. Zazwyczaj są po dziennikarskiej szkole albo wcale i znają, jakby orientują się w jakiejś drobnej rzeczywistości. Każdy z nas jest specjalistą w czymś bardzo takim drobnym, precyzyjnym. I w momencie, kiedy trafiają się różne jakby rzeczy, to żeby zrobić uczciwy reportaż, co to znaczy uczciwy? To nie znaczy, że z uczciwości powiedzieć to, co czujesz, tylko to znaczy, że bierzesz fachową literaturę, siedzisz z tą fachową literaturą kilka dni, badasz, oceniasz, co powiedział ten gość, co powiedział tamten gość, co mówi bohater twojego reportażu i na podstawie tej fachowości też jakby wydajesz opinię. I to jest uczciwy reportaż, który nie polega na tym, że twoje serce jest uczciwe, tylko polega na tym, że ty jesteś na tyle inteligentny, że uczciwie zbadałeś wszystkie, powiedzmy, punkty, które chcesz opisać w tym reportażu. Na przykład, tak? I to jest uczciwe. Tak jak na przykład powiedzmy, weźmijmy problem szczepionek. Jeśli ktoś chce zbadać szczepionki i powiedzieć, czy one są dobre, czy one szkodzą, czy one nie szkodzą, to tak naprawdę nie wziąć tylko przypadki, gdzie po szczepionkach wydarzyło się powiedzmy kilkanaście rzeczy złych i od razu, na przykład od razu powiedzieć na podstawie tych złych rzeczy, że źle było, tylko wziąć każdą poszczególną osobę i zbadać, czy co tak naprawdę wydarzyło, jaka ta osoba była, chorowała, nie chorowała. Zbadać, i teraz uwaga, ja nie mówię teraz, czy szczepionki są złe, czy dobre, tylko o czym mówię? Mówię o zbadaniu wszystkich rzeczy. Czy rzeczywiście ktoś, kto umarł po szczepionce, umarł rzeczywiście na tę szczepionkę, czy była, może ta osoba na przykład była już umierająca i tak dalej, i tak dalej. Czy tak naprawdę, żeby wydać jakąś dobrą, właściwą, uczciwą opinię, to na uczciwą opinię musi każdy dziennikarz zrobić niejednodniowe badanie i głębokie szukanie odpowiedzi na tę czy tamtą rzecz. Albo jak wierzący w płaską ziemię. Wiem, że są tacy wierzący, którzy wierzą, jakby mają wiarę w płaską ziemię. Na przykład, jeśli już uwierzyli i mocno tam opowiadają o tym, co jeden myśli, a co drugi myśli,
to wziąć, zgromadzić środki, wybrać spośród wierzących w paską ziemię, później pośród wierzących w okrągłą ziemię grupę ludzi, którzy by na przykład wynajęli statek i na przykład popłynęli z jakąś misją cały czas na wschód, czy cały czas gdzieś tam na zachód i zbadali, czy Kolumb miał rację, tak? Czy kto miał rację, czy da się, może Ziemia nie jest jakby ani okrągła, ani płaska, może Ziemia jest jak cylindryczna, tak? Jak coś takiego. O, że o tak my żyjemy, a tutaj jest północ, to jest południe, może o to chodzi, tak? Więc uczciwość, teraz próbuję tylko powiedzieć o tym, że uczciwość badań i na przykład dziennikarstwa polega na tym, że ktoś jest profesjonalistą i jest inteligentny, mądry i nie leni się, żeby zbadać wszystko, wszystko, wszystko. Więc Jezus Chrystus odchodząc, albo też w nauczaniach, na przykład apostoł Paweł w Efezjan 4:11 powiedział, jaki jest zarząd, tak? Apostołowie, prorocy, pasterze, ewangeliści, nauczyciele, to jest taki zarząd, który tak naprawdę jest zarządem w królestwie niebios, w królestwie Bożym. I nigdzie my nie czytamy, że częścią zarządu, że wierzący powinni jakby wchodzić w jakieś tam zarządy. Coś wchodzić w coś, żeby coś budować i coś rozwijać, tylko czytając teraz w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale, widząc, że oni zaczęli w sposób ludzki wybierać sobie 12 ministra i w dodatku w 26 wersecie dali im losy, czyli w ogóle nie kierowali się jakby rozmową z Duchem Świętym, bo oni jeszcze Ducha Świętego nie znali. Znali jakby powiewy Ducha Świętego. Znali pewne przejawy, działania, ale jeszcze Duchem Świętym nie byli napełnieni, więc oni rzucają losy, w ogóle jakby rzucanie losów to jest też starotestamentalna tradycja. Tak robili arcykapłani, kiedy chcieli poznać jakby wolę Bożą i też jakby mieli z tym trudności, to rzucali losy. Więc tutaj praktykują totalnie starotestamentalną praktykę, używają coś, co było kiedyś, kiedy jeszcze ludzie nie znali, nie chodzili z Panem Bogiem, tak jak chodzili apostołowie z Jezusem, ręka w rękę, ramię w ramię, chodzili z Jezusem, z żywym Bogiem, który widział dużo dalej, słyszał dużo więcej, widział ludzkie serca, miał proroczy wzrok, miał prorocze poznanie jako Stwórca Wszechświata. I nagle oni cofają się jakby do jakichś prahistorycznych czasów, gdzie rzucają losy. Absolutnie nie działają i nie poruszają się w Duchu Świętym. Otóż oni to zrobili. Zobaczcie, jaka jest ciekawa różnica między 26 wersetem a pierwszym wersetem tuż po nim, drugiego rozdziału jest napisane, a gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, 26 wersetem, i dali im losy, i los padł na Macieja i został dołączony do grona 11 apostołów, a gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, czyli tak jakby jest podział między tymi rzucaniem losów, rzucili losy, a później nastał Dzień Zielonych Świąt. Tak jakby tamto zostało w Starym Testamencie, w starych czasach, a pierwszy werset drugiego rozdziału zaczyna się, a gdy nadszedł, tak jakby przeciwstawia tamto wydarzenie, ten wybór gabinetu ministrów, przeciwstawia przejściu Ducha Świętego. I oto Duch Święty przychodzi. My wszyscy wiemy, co się wydarzyło potem. I co ciekawe, od tego momentu, jeśli my zobaczymy, w momencie, kiedy oni, wszyscy apostołowie, zostali napełnieni Duchem Świętym, zostali zanurzeni w Ducha Świętego, bo to był cel,
cel jakby całego wydarzenia. Kiedyś Duch Święty nie mógł działać w ogóle na ziemi, działał tylko w jakichś poszczególnych osobach i nagle przychodzi i napełnia wszystkich, którzy tam przebywali. I to była rewolucja. Na czym polegała rewolucja? Wcześniej Ducha Świętego mogło mieć kilka osób w historii Izraela, jakby w poszczególnym jakby etapie życia, na przykład Izraela, to król, arcykapłan, prorok mogli mieć Ducha Świętego, czyli na tamten czas, powiedzmy, możemy powiedzieć, że jeszcze parę lat wcześniej to można było być pewnym, że Ducha Świętego posiadał Jan Chrzciciel jako prorok, później król Herod według wierzeń Izraela i arcykapłan. Ale jeśli poczytamy, co wygadywał król Herod i arcykapłan, to trudno jest uwierzyć, że tam Duch Święty naprawdę przez nich mówił i działał, prawda? No ale taka była wiara, taka była teologia i nagle przychodzi Duch Święty, który zaczyna być dostępny dla wszystkich ludzi. Dlaczego? Dlaczego zaczyna być dostępny? Dlatego, że teraz my przyjmujemy Ducha Świętego nie według zasług, a według tego, że my jesteśmy wierzącymi w Jezusa Chrystusa. Ponieważ wierzysz w Jezusa Chrystusa, jesteś zbawiony z łaski, dlatego otrzymujesz Ducha Świętego. Nie dlatego, że zasłużyłeś i święcie już żyjesz. Właśnie Duch Święty otrzymujemy w momencie, kiedy uwierzyliśmy w Jezusa, przychodzi Duch Święty i nas napełnia, chwała Bogu. I to, co się wydarzyło po napełnieniu Duchem Świętym, może przeczytać w trzecim rozdziale, jaka jest różnica, jaka jest zmiana mentalności. Bo zobaczcie, w trzecim rozdziale zaczyna się jakby coś, co widzimy, co można nazwać działaniem Ducha Świętego. Bo czytamy pierwszy werset. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwie o 9:00 i niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę, a Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że coś od nich otrzyma, a Piotr na to: srebra i złote nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, co zaczyna się dziać z apostołami i przez apostołów, zaczęło się manifestacja Królestwa Niebios. I tutaj nie idą, jakby, jeśli iść tym torem myślenia, idzie minister informatyki, powiedzmy informacji, który zasiadł na jednym z wzgórz, i idzie minister finansów, który mógł mieć srebro i złoto. Ale minister finansów powiedział: srebra i złota nie mam, a minister informatyki okazało się, że nie jest ministrem informatyki, tylko jest ministrem zdrowia. I w ogóle i drugi też okazał się, że jest ministrem zdrowia, bo co oni zrobili? Jedyne, co oni zrobili wtedy dla tego nieszczęśnika, uzdrowili go. Czyli totalnie w innym kierunku poszło jakby królowanie i objawienie się królestwa, niż oni się spodziewali. Bo oczywiście myślę, że nie od razu im, słuchajcie, powoli im to wszystko się objawiało. Powoli apostołowie zaczynali widzieć prawdę i powoli im się objawiała prawda o tym, czym jest Królestwo Boże. Bo później apostoł Piotr mówi kazanie w świątyni, od 12 wersetu on im głosi w świątyni, tłumaczy im cud, mówi im o Jezusie. Nie mówi jakby, Jezus im mówił po zmartwychwstaniu o królestwie przez 40 dni, mówiłem to w poprzednim odcinku też, ale teraz apostoł Piotr nie mówi im o królestwie, tylko głosi im o Jezusie. On mówi na przykład 3:14 dzieje. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy. I zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych,
czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię Jego, Jezusa, wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Czyli apostoł Piotr głosi Jezusa Chrystusa. Jezus ich posłał głosić królestwo i oni, musimy królestwo, ale potem jak Duch Święty na nich wstąpił, nagle oni, ich całe nauczanie jest skierowane na Jezusa. Nie na budowanie królestwa, tylko ogłaszanie króla. I później oni zostali aresztowani. I zobaczcie, kiedy czwarty rozdział zaczyna się od aresztu, czyli oto następuje konfrontacja polityków z ludźmi królestwa. Oto przychodzą wysłannicy politycznego królestwa Izraela do wysłanników Królestwa Bożego. Jest konfrontacja. I tutaj jakby przy okazji wcześniej tego nie powiedziałem, ale trzeba było tu trochę wcześniej powiedzieć, że gdyby my mielibyśmy zostać jakby królami albo ministrami albo zarządzającymi w jakichś politycznych sferach i strukturach, to my byśmy byli jakby zarządcami w obcym królestwie, bo polityczne królestwo nie jest królestwem Jezusa. To tak jakby ty byś wystąpił na przykład w wyborach prezydenckich gdzieś, nie wiem, w Republice Konga albo w Papua Nowej Gwinei. To jakby absolutny absurd, prawda, że no tak pomyśleć, absolutny absurd. Ty stajesz do wyborów w kraju, który języka nie znasz, po prostu w Papua Nowej Gwinei ich ubraniem takim, nie wiem, w ONZ może widzieliście, jak oni przychodzą ubrani delegaci do ONZ po prostu w piórach i w liściach palmowych. Toż wyobraź sobie, że musisz się przebrać w liście palmowe i wystartować na wybory prezydenckie. Po prostu nie ma szans. Po prostu to jest absurd. Prawda? Absurdalny pomysł. A więc z uporem maniaka wielu z nas wierzą w to, że my w ten sam sposób możemy zasiąść w jakby królestwie obcym. My, którzy jesteśmy powołani do budowania Królestwa Bożego, próbujemy zająć, jakby walczyć politycznie o stanowiska w królestwie obcym, które jest absolutnie dla nas nieprzyjazne, obce i do którego my w ogóle nie mamy powołania, tak jakby, żeby zacząć królować, na przykład zostać prezydentem nad wszystkimi ludźmi. Tak naprawdę taki wierzący prezydent musi iść na masę kompromisów, ponieważ moralny imperatyw, który mamy w sobie, nie będzie pozwalał nam wprowadzać albo wykonywać pewne prawo. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z pewnym wierzącym sędzią, który miał, mam nadzieję, że nie zdradzę tutaj żadnej tajemnicy, a raczej na pewno nie, bo taka była rozmowa, dyskusja, ktoś inny też słuchał tę dyskusję, bo mówił, że miał stanąć, czy to nie był sędzia, już dokładnie nie pamiętam, może adwokat, który miał stanąć w obronie homoseksualisty, który tam miał jakąś sprawę związaną właśnie też z taką ideologią, ale był z urzędu musiał tę sprawę poprowadzić i według prawa, liter prawa, które jest przecież niedoskonałe, trzeba było stanąć w obronie, w pozytywnej obronie wobec tego homoseksualisty. I ten prawnik miał problem. Mówił, że moje chrześcijańskie sumienie mi nie pozwala. Tak jakby jego sumienie, które zostało tak nauczone, nie pozwala i nie mógł jakby do końca. To oczywiście może było nieprofesjonalne podejście, i takich sytuacji może być bardzo dużo, ale wracajmy do słowa. Więc przychodzą ludzie z królestwa politycznego i jak reagują? Reagują w ten sposób, że pierwszy, drugi, jak gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz
Saduceusze oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Ktoś powie, że a przecież to byli straż świątynna, kapłani i tak dalej. I to w ogóle niby chodzi o co innego. Ale rzecz w tym, że pod okupacją rzymską sytuacja była taka, że rzymski okupant przekazał bardzo dużo takich przywilejów politycznych na takim poziomie obcowania z ludźmi właśnie świątynie jerozolimskie, że arcykapłan był jednym z takich książąt i takich głosów decydujących, że Rzym pozwalał im jakby rządzić w kraju, tak jak dzisiaj w niektórych europejskich krajach państwo pozwalają na muzułmańskie sądy, tak zwane szariackie sądy, w których oni rozsądzają sprawy między muzułmanami właśnie w takich sądach, prawda? I więc tam w tamtych czasach było podobne, więc oczywiście to przychodzi jakby i religijny dowódca, ale jednocześnie dowódca polityczny, i można byłoby próbować z nim jakoś się dogadać, jakoś wejść w taką sytuację w pewnym sensie przyjacielską i zacząć z nimi jakoś budować, próbować budować to królestwo wspólnie, przyciągnąć ich na swoją stronę. Więc zobaczmy polityczne zachowania, jakby polityczne podejście, dyplomatyczne podejście apostołów, którzy zostali schwytani. Po kolei może. Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia i był już bowiem wieczór. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. A następnego dnia zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni i starsi i uczeni w piśmie oraz Annasz, arcykapłan i Kajfasz i Jan i Aleksander i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego i postawiwszy ich pośrodku, pytali się, jaką mocą albo w czym imieniu to czyniliście. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich. Uwaga. Całą noc mieli możliwość omówić strategię, jak zdobyć arcykapłanów, jak zdobyć wierchuszkę Izraela. Kto wie, może coś tam wymyślili sobie, ale w 8 wersecie czytamy, wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, pełen Ducha Świętego. Jeszcze w pierwszym rozdziale nie było, kiedy rzucali losy, nie jestem w stanie. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzucił losy, wybrał Macieja i wszystko się udało. Tylko tutaj mówi, po raz pierwszy słowo jakby wyraźnie wskazuje na rolę Ducha Świętego, który już zaczął działać w apostołach. Otóż on zaczyna swoją mowę dyplomatyczną. Przełożenie ludu i starszy, 9. Jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście. Bardzo dyplomatyczne podaje. Wy ukrzyżowaliście Chrystusa. Czyli mówię tym, którzy tak naprawdę mają władzę, żeby teraz ukrzyżować apostołów. Znów się jakby narażają się. Dyplomacja po prostu bardzo, bardzo wysokiego stopnia. Oczywiście żartuje i ironizuje, jeśli ktoś nie zrozumiał. Więc wy ukrzyżowaliście, wy zrobiliście źle z Jezusem Nazareńskim. Wy byliście tymi, którzy go wysłaliście na śmierć. I dalej w 11. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym, czyli podstawą, głównym. Wy odrzuciliście, a on nim się stał. Znów bardzo dyplomatycznie się zachowują. No po prostu zaczął po prostu od oskarżeń. To tak jakby przychodzić do jakiegoś gabinetu wysokiego gabinetu jakiegoś naczelnika i od razu mu wytykać ty to. Tak naprawdę mało który naczelnik będzie miał tyle pokory, że powiesz, aha, no tak, oczywiście, zapiszę sobie tak. Od jutra się zmieniam. Może tak i będzie się zachowywał, ale raczej chyba się nie zmieni. Więc apostoł Piotr bardzo niepolityczny głosi i dalej 12. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego
ludziom, przez które mogliśmy być zbawieni. Mówię to w obliczu tych ludzi i do tych ludzi, którzy uważali Jezusa za okropną pomyłkę. Uważali, że Jezus jest absolutnie nieświęty i absolutnie nie od Boga. Że to jest zwodziciel. Przecież zabili go dlatego, że uważali, że zwodzi ludzi. Więc zarzucają. A 13 werset. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem. Jak mówili, poznali. Jak wtrącali do więzienia, to jeszcze nie było, ale ta moc ducha, która przez nie zaczęła przemawiać i mówiła do nich, była tak naprawdę mocą Jezusa i dlatego poznali Jezusa. 14. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Kazali im wtedy opuścić Radę Najwyższą i narodzali się między sobą, mówiąc, cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu i nie możemy temu zaprzeczyć. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagróźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili i przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz? W obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy, słyszeliśmy, a oni zagrozili im ponownie. I zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało, bo człowiek, na którym dokonał się cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat, co w tamtych czasach było widocznie bardzo znaczącą liczbą. Z 40-latkami się liczyli już, bo wiadomo, że w Izraelu dopiero 30-latek był uważany za mężczyznę, z którym można się liczyć, który no nawet słusznie, bo często przed 30 rokiem życia bardzo często ludźmi kierują emocje, więc tutaj musieli ugiąć się pod presją też tłumu, cudu, tego wszystkiego, co się wydarzyło. Więc do czego teraz prowadzę? Jaki wniosek nasuwa się? Królestwo Boże jest manifestacją Jezusa pośród nas. Manifestacją Jego mocy, Jego siły, Jego świętości, uświęcenia nas, podnoszenia nas. To jest Królestwo Boże. I kiedy my wierzymy w Jezusa Chrystusa i wyznajemy w Nim Pana i wierzymy, że przez łaskę jesteśmy zbawieni i wierzymy w zbawczą łaskę, bo Nowy Testament jest miejscem działania łaski. Nowy Testament przyniósł łaskę i dzięki temu, dzięki łasce możemy mieć Ducha Świętego. Nieprzypadkowo dary Ducha Świętego nazywamy charyzmaty. Charyzmaty, tak? Dary Ducha. I też nieprawidłowo tłumaczymy to słowo, bo słowo charyzmata, charyzma, pochodzi od słowa charyz, łaska, i ma dary, czyli dary łaski. Przypisujemy to Duchowi Świętemu, tak jakby już tradycyjnie wychodzi, że tak mówimy o darach łaski, nazywamy je darami Ducha Świętego, ale to nie są dary Ducha, tylko dary łaski, co świadczy o tym, że Duch Święty jest Duchem łaski. Jeśli my wierzymy w łaskę i w niezasłużoną przychylność, która stała się przez Jezusa Chrystusa, to właśnie dlatego możemy być napełnieni mocą Ducha Świętego. I warto zwrócić jeszcze uwagę na to, co wydarzyło się między trzecim a pierwszym rozdziałem, bo kiedy Duch Święty stąpi, w ogóle to jest temat rzeka. O nim można mówić. Jakby jeszcze warto będzie zaznaczyć i podejrzewam, że jeszcze powiem
na temat daru języków, który tutaj się objawił, ale zanim do tego dojdziemy, to zwrócić uwagę na samo kazanie, kiedy już Duch Święty stąpił, już nie było mowy takiej, jak było przed dniem zesłania Ducha Świętego. Nie było o tym mowy, tak jak apostoł Piotr stał i zamiast Judasza chcieli wybrać nowego apostoła, już w ogóle inaczej, w ogóle inne rzeczy były, jakby płynęły z serca, wyrywały się z serca. Bo apostoł Piotr powstał i zacytował proroka Joela, drugi rozdział, 16 i dalej, mówi tak, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela i teraz w oparciu o proroka Joela tłumaczy, co widzą obecni, tę moc, to działanie ducha. I oto w oparciu o Joela mówi tak, i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało, i prorokować będą synowie wasi i córki wasze. I młodzieńcy wasi widzenie mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny, nawet i na sługi moje, i służebnice moje wyleję w owych dniach Ducha Świętego. Teraz słowo sługa i służebnica to jest słowo, które oznacza niewolnik i niewolnicę, tak, na niewolników. A to była jakby kasta, najniższa kasta w Izraelu, która często niewolnikami byli ludzie z pogan, którzy w ogóle jakby Boga w ich mniemaniu nie znali. A tutaj Joel mówi, że nawet na niewolnice kobiety, na jakby niewolników płci żeńskiej wyleje ducha mego. Czyli to oznaczało, że ktoś, kto się czuje absolutnie nikczemny, absolutnie ktoś, kto nie zasługuje na Ducha Świętego, o nich mówię, że i na ciebie, który wierzy, że nie zasługujesz, Duch Święty będzie wylany, bo przyszła era łaski. My już nie żyjemy w atmosferze prawa, my żyjemy w atmosferze łaski. O to chodzi w Nowym Testamencie. Łaska jest jak woda w akwarium. Jeśli zabrać łaskę, my wszyscy umieramy. Ktoś mówi, co przesadzasz z tą łaską? Nie da się inaczej, bo łaska jest jak ta woda w akwarium. Jeśli zabierzesz wodę, ryby zdechną. Więc tak samo jest z łaską. Nowy Testament jakby wymienił atmosferę. Wcześniej była atmosfera prawa, atmosfera mordu, bo kto nie wykonał, ten ginął. To były też święte czasy, ale czasy się zmieniły. Przyszła atmosfera łaski, w której każdy, kto czuje się absolutnie zniszczony, absolutnie nikczemny, ma prawo na to, żeby otrzymać dar Ducha Świętego. I oto i Duch Święty stąpi na służebnic i służebnicy, że na niewolników. I prorokować będą. Co? Pogańscy niewolnicy będą prorokować jak Izajasz, jak Joel, jak Jeremiasz. Jak ty śmiesz w ogóle takie rzeczy mówić? Jakby teraz dla nas to jest absolutnie zrozumiałe, tak mówię, no tak, oczywiście, amen. A tak naprawdę to są obrazoburcze teksty. To nie może być prawda, to nie może być tak proste. W ogóle nie jest takie proste dla wszystkich. On mówi właśnie tak, wyleje ducha i prorokować będą. W ogóle co to znaczy słowo prorokować? Prorokować w języku hebrajskim oznacza mówić pod natchnieniem. To nie znaczy przepowiadać przyszłość. To jest błędna interpretacja. Czyli mówić pod natchnieniem to znaczy prorokować. Czyli nieraz, ja teraz mówię pod natchnieniem. Ja czuję, że mówię pod natchnieniem. Ja teraz opowiadam, już dawno nie zaglądam w swoje notatki, tylko czuję, jak Duch Święty mówi przeze mnie. Po prostu mówię pod natchnieniem. Czyli innymi słowy prorokuję teraz. I 19. Uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień, i kłęby dymu, słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki, wspaniały. O czym tutaj jest mowa? Słońce w ciemność i księżyc w krew to nie jest mowa o końcu świata, tylko to jest mowa o Golgocie, ponieważ dalej apostoł Piotr mówi o Jezusie i to jest mowa o śmierci Jezusa, bo kiedy Żydzi przychodzili do Jerozolimy w czasie świąt, to co oni widzieli w Jerozolimie? Widzieli krew, widzieli masę krwi, widzieli masę
zabitych zwierząt, ale też spalanych zwierząt. To po prostu jeden duży krematorium, dym był non-stop nad świątynią. Wszyscy uczestnicy ówczesnych świąt, to co widzieli? Widzieli po prostu zaciemnione słońce, zaciemnione takie jakby przez mgłę, tak jak przez krwawy dym, widzieli ten zakrwawiony, ciemny księżyc. I to symbolizowało ofiarę, ofiara Jezusa Chrystusa, która stała się. Oczywiście nie było tego dymu, aczkolwiek symbolicznie nad Golgotą jest napisane, panowała przez 3 godziny ciemność. Dokładnie jak tutaj. Wcześniej ciemność panowała przez krew zwierząt i dym, znaczy dym z spalanych ofiar całopalnych, a teraz nagle zapanowała ciemność, ponieważ Jezus, Syn Boży, umierając, przyjął Twój i mój grzech, żebyśmy my żyli wiecznie i żyli w nadziei i w mocy zmartwychwstania. Więc i 21 werset on tłumaczy. Znaczy 20 najpierw. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki, wspaniały. Mówi o dniu Pańskim, dniu zbawienia i to jest dzień Pański wielki, wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Czyli ofiara Jezusa wprowadza nową moc. Zbawienie przychodzi przez uwierzenie w Jezusa Chrystusa. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. I głosi Jezusa. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci. To jest ten dzień wielki, wspaniały, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. I dalej opisuje Dawidzie o tym, że niby to prosto miało dotyczyć Dawida. Dawid bowiem mówi o nim. Miałem Pana zawsze przed oczami swymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje, rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi życia, napełnisz mnie błogością przez obecność swoją, Twoją. Mężowie, bracie, wolno mi otwarcie mówić do was, o patriarchu Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego. Mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Dlaczego mówię o zmartwychwstałym Jezusie? Powtarzam i powtarzam. W Rzymian 10:9 jest napisane, że jeśli w sercu wierzysz, że Jezus zmartwychwstał, a ustami wyznasz, będzie zbawiony. Czyli wiara w zmartwychwstałego króla. Bo tam, gdzie zmartwychwstały król, tam jest królestwo. Zmartwychwstały król Jezus może teraz, tam, gdzie jesteś, budować królestwo. Halleluja. W twoim małym domu, w twoim małym podwórku, w twojej małej ojczyźnie teraz może być zainstalowane królestwo Boże. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. 33. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie, albowiem nie Dawid wstąpi do nieba, powiada bowiem sam. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem stóp Twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się. I niechaj się każdy z was da okrzyć w imię Jezusa Chrystusa, odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Na czym polega upamiętanie się? Kiedy usłyszeli, że Jezus był przez nich zamordowany, powiedział, wy zamordowaliście i oni poruszeni mówią, co robić? A Piotr im tłumaczy,
Zmieńcie myślenia na temat Jezusa. O to chodzi w 38 wersecie. Upamiętajcie się. Ja o tym mówiłem w poprzednich odcinkach, na pewno w 8, o ile pamiętam. I jak tylko uwierzycie, że Jezus jest tym królem, otrzymacie dar Ducha Świętego. Królestwo Boże manifestuje się przez wylanie Bożego Ducha pośród nas. I wtedy, kiedy Duch Święty się wylewa pośród nas, my zaczynamy żyć według standardów Królestwa Bożego. Nie musimy zajmować politycznych stanowisk i stanowisk na 7 wzgórzach, żeby Królestwo się manifestowało. My w ten sposób możemy jakby tak naprawdę przynieść krzywdę Ewangelii. Tak uważam, że to krzywdzi Ewangelię, bo wielu już wierzących próbowało zajmować i budować Królestwo tu na ziemi i wszystkie te przypadki źle się kończyły. Nie o to chodzi. My nie jesteśmy powołani, by budować i rozwijać jakieś polityczne struktury w oparciu o Nowy Testament. Bo poganami trzeba rządzić jakby laską żelazną. I Mateusza 20:25 mówi tak, ale Jezus przywoławszy ich rzekł, wiecie, że książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. I teraz w języku greckim tutaj słowo samowolnie w ogóle nie ma. Jakby tutaj Jezus w ogóle na co innego zwraca uwagę, bo jest użyte słowo, po grecku to brzmi katezusaidzousin, takie trudne słowo, które oznacza jakby sprawują autorytet, władzę. Że w ogóle tutaj słowo etnon, które oznacza poganie, że książęta pogan nadużywają swojej władzy nad nimi i przede wszystkim pokazane jest, że sprawują autorytet, bo po prostu nad poganami musi być sprawowany autorytet i rządy, bo oni nie mają zazwyczaj moralnych takich imperatywów, gdzie nie zabije, nie kradnie. Różnie to bywało w tych poganskich narodach i trzeba było nimi rządzić tak, żeby ten porządek trzymać i kary i wszystko inne było dość pokaźne i mocne w tamtych czasach. Też tam, gdzie widzimy teraz słowo, że książęta narodów nadużywają swojej władzy, nie ma tutaj słowa nadużywają. Jest po prostu znów to samo słowo sprawują autorytet. To jakby w wersecie 25 w ogóle nie ma tekstu na temat nadużyć przez królów nad poganami, tylko po prostu sprawują autorytet, władzę, noszą miecz, żeby pilnować porządku, karać, zabijać kiedy trzeba, bo po co miecz? Nie tylko żeby się bali, bo jeśli ten miecz nigdy by nie był używany, to by takiego miecza już ostatecznie nikt by się nie bał. I dalej tłumaczę w 26. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. Czyli pokazuje różnicę. Nad poganami musimy rządzić żelazną laską, po prostu tępić zło. I ja powiem tak, jeśli ty poznałeś Jezusa i jesteś człowiekiem łaski, bo o to chodzi w chrześcijaństwie, być człowiekiem łaski, sam chodzisz pod łaską i innym udzielasz łaski, to zaczyna być troszeczkę mało możliwe, by rządzić w świecie, w którym nie znają Boga i ty wiesz, że trzeba egzekwować prawo w sposób tak naprawdę niemiłosierny, bo nie da się ludzi, którzy nie są napełnieni Duchem Świętym, pokierować w sposób taki łagodny i spokojny. Że to są dwa różne królestwa. Naprawdę ziemskie królestwa są różne. I teraz mówi Jezus, a między wami w 26 ma być tak, ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym i ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. On pokazuje, w jaki sposób wygląda służba tychże apostołów, proroków, pastorów, że poprzez własny, osobisty przykład
poprzez słowo miłości, które jest głoszone, bo mamy, powinniśmy wypowiadać słowa łaski, miłości. I pod koniec wersetu 27 czytamy słowo, niech będzie sługą waszym. Tu jest użyte słowo diakonus, które oznacza tak jak diakon, ten, który jakby usługuje, minister, tak, albo jakby podstawowe znaczenie słowa diakon w ogóle to było słowo, które oznaczało kelner, który czeka gdzieś przy stole, gdzieś tam jest w pokoju, wszyscy rozmawiają, powiedzmy już zjedli, ale po prostu czeka, nadzoruje, patrzy, czy nagle ktoś potrzebuje jedzenia i ty przynosisz jedzenie. I właśnie w ten sposób ma wyglądać chrześcijaństwo albo usługa apostołów, proroków, pastorów. Widzę, ktoś potrzebuje, ktoś nie radzi sobie w życiu, to moim apostolskim zadaniem jest dać temu człowiekowi pokarm. Przynoszę pokarm, daję słowo, daję zachętę. Bóg cię kocha, Bóg jest z tobą, Bóg podnosi ciebie. Dać mu słowo, które podniesie tę osobę i w ten sposób my umacniamy i rozszerzamy Królestwo Boże. Możliwe, że o tym jeszcze kiedyś będziemy mówić. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. I tak wyszło długie. Może trzeba będzie w ogóle podzielić to na dwa słowa, na dwa odcinki. Ale ja was chcę błogosławić i zapraszam was do wspólnego budowania Królestwa Bożego. Zachęcajmy się i nieśmy Królestwo Boże tutaj, wszędzie, gdzie jesteśmy. Niech w Polsce manifestuje się Królestwo Boże przez łaskę Jezusa Chrystusa. Błogosławię cię z Bogiem.